czarne koszule, tradycyjnie w czarnych trikotach, goście na niebiesko-czerwono. Tomasz Wełda wprowadza teraz piłkę. Dogranie do lewej strony, Paczuk, rozegranie z Fadeckim, Paczuk, dogranie do środka, trafiony tam zawodnik Znicza, Biała Piska, znowu było bardzo blisko, bardzo dobra dwójkowa wymiana tutaj z Wojciechem Fadeckim. No i blisko szczęścia tutaj dogrania tej piłki Patryk Paczuk do jednego z naszych zawodników. I zobaczymy, jaki wariant, czy na krótko, czy na daleko, jednak krótko do Marcina Kluski, zagranie Fadeckiego, wykłada piłkę do Fadeckiego, Kluska, jest uderzenie po ziemi, Wojciech Fadecki, no sprytnie to wymyślili poloniści. Tymczasem Polonia musi sobie radzić w dziesiątkę, ale jak sobie radzi, widzimy bardzo dobrze. Marcin Kluska do Lewickiego. Lewicki przerzuca bramkarza. Jest bramka! Szymon Lewicki! 1-0 dla Polonii. Świetnie wykończył tę akcję Szymon Lewicku po podaniu Marcina Kluski. Wściekły na siebie tam w bramce, w swojej bramce Jakub Mosakowski, że nie udało się tej piłki wybić, ale to nie jest nasze zmartwienie. No my się bardzo cieszymy z tego, że w 20 minucie otwiera się wynik w meczu Polonia-Warszawa-Znicz. Biała Piska, autorem trafienia Szymon, jeszcze raz to widzimy, świetne podanie na dobieg od Marcina Kluski. No i Szymon Lewicki zrobił to, co do niego należało, przerzucił Jakuba Kanclerza w tej sytuacji, próbował interweniować jeszcze Jakub Mosakowski, ale nie zdążył, piłka wturlała się do bramki Znicza. No i prowadzimy 1-0 od 20 minuty. Kluska, Marciniec, odzyskujemy piłkę, no i jest szansa na kolejną groźną akcję dla Polonii. Fadecki. Marciniec, trochę tutaj zwolnili akcję poloniści, ale tylko na chwilę, świetne wypuszczenie Fadeckiego. Fadecki próbował piłkę przełożyć i minąć w tej sytuacji Mariusza Łapińskiego, ale połapał się w tym wszystkim obrońca. Znicza, Biała Piska, no i będziemy mieli jeszcze jednak rzut rożny wykonywany tym razem przez Piotrka Marcińca. Marciniec krótko po ziemi do Fadeckiego, ma trochę miejsca Fadecki, uderzył, ale trafił w ten gąszcz zawodników Znicza, ale jeszcze może będzie okazja do powtórki. Świetnie zasłonił się w tej sytuacji Kluska, dogrywa do Marcińca. Marciniec jest dogranie w pole karne i próbował zamykać to Lewicki, jeszcze Paczuk, ależ niestety niecelne uderzenie w tej sytuacji Patryka Paczuk. Dalekie wybicie, przepycha się tutaj Giełażyn z Jaroszem, ale wygrywają to starcie Znicz i wychodzą czwórką, 4-3 wychodzą goście. Jest Giełażyn, uderzenie, Brudnicki piąskuje tę piłkę przed siebie, jeszcze Niewiarowski tutaj, sporo zamieszania, niedokładnie opanował sobie tę piłkę Wiktor, no i musiał ratować się tutaj wybiciem. Skakał tam do piłki Famulak i Mikołajewski, ale górą w tej sytuacji zawodnik czarnych koszul, teraz Kluska, bliski minięcia Molskiego, jeszcze raz jest szansa, Piątek, jesteśmy w polu karnym, Łukasz Piątek zablokowany w ostatniej chwili przez Adriana Duchnowskiego, ależ już miał tę piłkę na nodze Łukasz Piątek. Przywilej korzyści, rusza Znicz. Lewą stroną boiska jest dośrodkowanie w pole karne, uderzenie Famulaka w tej sytuacji, no to było bardzo groźna sytuacja. Giełażyn przy nim, Wełna, teraz dobrze Piątek skupnął tę piłkę, żeby nie dotarła do zawodnika Znicza, ale jeszcze w posiadaniu piłki goście, dośrodkowanie jest, zamyka tam akcję zawodnik z numerem 17, Adrian Duchnowski, no i świetna interwencja w tej chwili Michała Brudnickiego. No. Zagranie do Patryka Paczuka. Paczuk oddaje do Niewiarowskiego. Niewiarowski wpada w pole karne. Niewiarowski stara się tam interweniować. Zawodnik Znicza, jest Fadecki! 2-0! Wojciech Fadecki, ależ się odnalazł w polu karnym, nasz lewy wahadłowy. I mamy drugą bramkę. Mamy piękną puentę tej pierwszej połowy spotkania Polonia Warszawa Znicz, Biała Piska. No jak rasowy napastnik Wojciech Fadecki stał i czekał tutaj na podanie. Świetnie umieszcza tę piłkę pod poprzeczką bramki Kanclerza. No i też na uwagę na pewno zasługuje ta ambicja, ta walka, to zaangażowanie, jakim wykazał się po prawej stronie w tej akcji Wiktor Niewiarowski. Widzimy tutaj, wydawało się, że już interweniował piłkarz Znicza, ale świetnie wyłożył tę piłkę Niewiarowski do Fadeckiego. No i on przymierzył bardzo celnie, bardzo mocno, bardzo pewnie, no i daje nam bardzo ważną drugą bramkę w tym spotkaniu.
Znów ustawiona piłka w narożniku boiska. Jest dogranie w pole karne, skacze tam Tomasz Wełna i co? Ratują się ofiarnie ostatnim wybiciem piłki ponad bramkę. No, świetny powrót w tej sytuacji Fadeckiego i przy piłce Marciniec. Zewnętrznym częścią buta. Co za podanie w pole karne. Jest tutaj Rafał Kiczuk, który jeszcze nie wrócił. Piątek wybijają z bramki niemalże to wszystko obrońcy Znicza. Jeszcze nie koniec. Fadecki dośrodkował tę piłkę. No i ratują się wybiciem. A teraz trzeba być czujnym w defensywie, bo przy piłce Giełażyn mija Kiczuka. Bartosz Giełażyn rozpędza się cały czas napastnik Znicza. Dośrodkowanie w pole karne. No i jest bramka. Jest bramka, Maciej Famulak kieruje tę piłkę do bramki. Świetna akcja po lewej stronie, indywidualna Bartosza Giełażyna. Zdołał tę piłkę dograć, no i Maciej Famulak zdobywa gol kontaktowy w 59 minucie. Famulak, dogranie do lewej strony, Fiedorowicz. Musi być czujny teraz Mikołajewski. Fiedorowicz, uderzenie po słupek, ależ mamy mnóstwo szczęścia. Co za zaskakujące uderzenie Marcina Fiedorowicza. No, limit szczęścia chyba w tym spotkaniu mamy już wykorzystany. Tak, tracimy piłkę w środkowej strefie boiska. Jest groźna sytuacja z prawej strony. Giełażyn, słupek po raz kolejny. No, mówiłem, że limit szczęścia wykorzystany, ale jednak ten limit mieliśmy w tym spotkaniu jeszcze większy. Pieńkowski nie minął teraz rywala. Znowu w akcji goście Famulak, Brudnicki łapie tę piłkę, ostatecznie nasz goalkeeper, no ale gorące minuty ostatnio tutaj na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 6, który teraz wpada tutaj ofensywnie z akcją przy piłce Koton próbował wyłożyć do Lewickiego i jest bramka, nie, podniesiona chorągiewka arbitra. W tej sytuacji ratują się tym razem gość. Teraz pomylił się zawodnik Znicza, Białapiska, jest okazja na kontrę. No może teraz Szymon Lewicki pędzi prawą stroną, Kluska. Do niego podanie. Marcin Kluska. Już większa liczba zawodników Polonii w polu karnym. Wypuszczony tutaj prawą stroną Adam Pazio wpada w pole karne. Pazio mija rywala. Czy był faulowany w tej sytuacji? Nie reaguje arbiter. Jeszcze nie koniec. Koton, słupek. I co? I gol! Jest bramka! 3-1! Szymon Lewicki! Udało się, szanowni państwo, wcisnąć tą trzecią bramkę polonistom. Świetna akcja prawą stroną, indywidualna. Adam Pazio dryblował. Wydawało się, że był faulowany i w końcu ta piłka po strzale Krzyśka Kotona. Wydawało się, że znów odbiła się od słupka, że znów zabrakło procenta szczęścia do tego, żeby tę akcję skończyć, ale tym razem szczęście było po naszej stronie. Piłka odbiła się od Szymona Lewickiego, który był ustawiony w dobrym miejscu i ląduje w bramce Znicza Białapiska. Mamy na tablicy wyników 3-1. Musiał tę piłkę wycofać. Jeszcze raz dośrodkowanie, wychodzi Brudnicki, groźna sytuacja, zamieszanie, Famulak przy piłce, leży w polu karnym, jeden z naszych zawodników, nie przerywa gry, arbiter, uderzenie na bramkę, uderzał Gulbierz, broni Brudnicki, ależ co teraz się dzieje w polu karnym, leży cały czas nasz zawodnik, nie przerywają akcji goście, teraz dopiero przerwana gra, ale nikt z polonistów do tej piłki nie dopadł. Dobre teraz na wyprzedzenie interwencja Tomasza Wełny, który tutaj daje teraz sygnał do bardziej ofensywnego wyjścia. Pieńkowski, dogranie do Lewickiego, Lewicki trafiony piłką w tej sytuacji. Kanclerz, ofiarna interwencja golkipera gości, ratuje ich przed stratą kolejnej bramki. Bardzo dalekie wybicie piłki, wyjaśnienie tej sytuacji. I w tym momencie arbiter kończy to spotkanie. Mamy 3 punkty, szanowni państwo. I dzięki temu wszyscy kibice Polonii mają już rozpoczętą, udaną majówkę.